Witam w Ogrodzie Nowej Ziemi. Na tym blogu pojawił się nowy artykuł Lizy René z 22 lipca tego roku. I go przeczytam, ale z góry zaznaczam, że ze względu na moją postawę, na moje tymczasowe mikrourazy, leżę na czymś bardzo wygodnym i w tej pozycji będę czytał ale jak się poruszę chociażby za dużo niechcący czy półchcący to będziecie słyszeć takie i może to wam się skojarzyć z czymś nieprzyjemnym albo śmiesznym to już wasza sprawa dobra, przystępujemy utracona wiedza o cywilizacji ludzkiej Tłumaczenie Teresa Serafinowska. Droga wznosząca się rodziną. W miarę jak proces wznoszenia i ujawnienia staje się coraz bardziej widoczny, powoli zaczynamy odzyskiwać utraconą wiedzę o cywilizacji ludzkiej, jej okresach życia w harmonii z prawami natury, w zdrowym otoczeniu oraz jedności. Nastał ważny czas na wyzwolenie człowieka. Jednak jest to również czas przebudzenia do zrozumienia zdrady, która bardzo się rozpleniła. W tym czasie, gdy toczy się wojna o świadomość, wielu z nas rozciąga swoje zewnętrzne granice, starając się znaleźć równowagę w etapach poszerzenia i kurczenia procesu odrodzenia. Czczony przez faraonów, a i przypomnę jeszcze. Że jest to bardzo obszerny ten rozdział, znaczy rozdział ten, ten, ten cały artykuł jest podzielony na kilka podrozdziałów. I ja oczywiście, jak to tylko wrzucę, to dam yy, od, takie odnośniki minut, minutowe, który podrozdział w którym czasie się zaczyna. Także może Was coś tam bardziej zainteresuje, innych mniej, to będziecie mieli łatwiej znaleźć. Ok, wracam następny akapit. Czczony przez faraonów heliakalne wschody Syriusza zgodnie z cyklem Sotisa generują w obecnych czasach potężne skutki w sieci planetarnej. W tym małym oknie czasu miało miejsce wiele ważnych wydarzeń wojen, tragedii i przesunięć linii czasu. Początek nowego egipskiego roku zbiegał się. Zbiegł się z, heli z, z Heliakalnym Wschodem, który miał miejsce w połowie lipca. To właśnie data 17 lipca wielokrotnie pojawiała się jako historyczne wydarzenie wyzwalające na najważniejszych egipskich liniach czasu, w tym ważne wydarzenia mające miejsce podczas rządów 18 dynastii. Podczas fazy między 16 lipca a 19 lipca około 17 lipca Mamy bardziej bezpośredni dostęp do całych zapisów genetycznych anielskiej ludzkiej tarczy plemiennej, które zawierają różne fragmenty informacji związanych z wydarzeniami historycznymi zarejestrowanymi na ograniczonych liniach czasu. To otwarcie portalu czasowego jest ogólnie połączone z poważną zmianą świadomości w przyszłym kierunku osi czasu. A kontrolerzy próbują przejąć ster tego pędu za pomocą różnych taktyk wojennych typu dziel i rządź. To otwarcie pozwala nam łatwiej utworzyć kanał łączący bezpośrednio z innymi stacjami tożsamości i duchową rodziną z przeszłych lub przyszłych osi czasu działa jak osobisty tęczowy most do kontinuum czasu trans, który otwiera wyraźną ścieżkę, aby ci, którzy mają wewnętrzne oczy, mogli otrzymać dar duchowej wizji, zobaczyć więcej prawdziwych wydarzeń, które zostały przed nami ukryte, z których wiele znajduje się w brakujących zapasach historycznych, przepraszam, w brakujących zapisach historycznych. Brakujące fragmenty historycznych zapisów dotyczących ludzkości zawierają energetyczne sygnatury, które można śledzić i znajdować w samej sieci planetarnej. One mogą być tłumaczone przez anielskie istoty ludzkie, które zachowały część oryginalnej pamięci w DNA. Istnieje również wiele zapisów składających się z fizycznych dowodów, artefaktów i starożytnych pism celowo ukrytych przed opinią publiczną przez tych, Którzy służą przymierzu Lucyferian i spisku negatywnych Atlantydów. Jednak największym problemem z odzyskaniem naszych historycznych zapisów jest to, że zostały one uzbrojone przeciwko ludzkości w każdy możliwy sposób. Te zapisy były od tysięcy lat głównym źródłem konfliktów w wojnach na osi czasu, ponieważ otwierają świadomość na urządzenia darmowej energii pochodzące spoza planety i są powiązane z odzyskiwaniem zaginionej wiedzy o ludzkiej cywilizacji. W 2021 roku heliakalny wschód Syriusza będzie miał miejsce 11 sierpnia, w okresie szczytu cyklu magnetycznego. Wyjaśniono nam, że wraz z tym astronomicznym wydarzeniem zbliża się do nas kolejny etap wielkiego rozwidlenia. Pojawienie się następnego pakietu zapisów historycznych faktycznie przesuwa osie czasu, powodując ograniczone wyrównanie wznoszenia ujawnienia. A to przejawia się w zbiorowej świadomości, w której rodzina monadyczna podejmuje decyzje dotyczące przeszłego kierunku ewolucyjnego całej swojej duchowej rodziny. Istnieje wiele, form, istnieje wiele form gwiezdnych rodzin, które są pierwotnym źródłem linii monadycznych, inkarnowanych na Ziemi poprzez różne systemy promieni, a zatem decyzja jest oparta na maksymalizacji przyszłych ewolucyjnych potencjałów wzrostu. Intensywność tego etapu bifurkacji. Przenosi o wiele więcej pęknięć w pasadzie oszustw głównego nurtu, mimo iż propagan... propagandyści desperacko wywołują fale strachu u populacji, aby utrzymać się na kursie w kierunku pożądanych celów masowego ludobójstwa przeprowadzonego przez nieludzkich kontrolerów. Rzeczywiście istnieją obszary, które stanowią większe ryzyko, a nawet są niebezpieczne jako węzły stępujące, dlatego musimy uważać. Zwracać uwagę na to, dokąd prowadzi nas nasz wewnętrzny duch. W dniu yy, 7 myśli, to chyba chodzi o 7 lipca. W dniu 7, 7 wytyczono na piasku linię między duchowymi wojownikami Chrystosa, a osobami służącymi duchowi antychrysta, toczącymi agresywne wojny technologiczne, wymierzone w wiele grup duchowych, społeczności duchowych. I nowo przebudzonych jednostek. Można to porównać z nową generacją uzbrojenia, wykorzystującego ataki z zaskoczenia na wiele różnych grup. Jesteśmy świadkami kolejnego poziomu tajnej, zaawansowanej technologicznie broni, niezwykle dostępnych taktyk kontroli umysłu, wraz z retoryką zastraszania, używaną do nakazu wstrzykiwania broni biologicznej. To kolejny podwyższony poziom walki duchowej, który może mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne osób, które znalazły się w jej krzyżowym ogniu. Tak więc, najlepszą obroną za wszelkie środki duchowego wzmocnienia się przy, yy, przepraszam, tak więc, najlepszą obroną za wszelkie środki duchowego wzmacniania się poprzez modlitwę, medytację, wewnętrzne studia i rozwijanie połączenia z Bogiem i kosmicznym Chrystusem pozostawia Pozostawanie w boskim zestrojeniu. Tu coś mi nie pasi w ostatnim, w tym, ale dobra, idziemy dalej. Gdy zbliżamy się do bramy Syriusza, prowadzącej do szczytu cyklu magnetycznego, otwiera się dostęp do większej liczby osi czasu zaginionej wiedzy o cywilizacji ludzkiej. Ma to wpływ energetyczny, wspomagający przebudzenie zbiorowej świadomości na źródła darmowej energii i wiele zaawansowanych technologii, których używaliśmy przed inwazją intruzów. Aby ponownie zaprzepaścić tę wiedzę wszystkich tych grup pracujących na rzecz ujawnienia takich technologii, pojawiały się agresywne próby wymazania i zniekształcania dokładniejszych relacji z naszej wcześniejszej historii. Jesteśmy w trakcie kolejnej globalnej próby wymazania niedawnej historii poprzez elitę władzy. Już małe dzieci doświadczają kolejnego poziomu publicznej indoktrynacji, sfałszowanych historii, zapisanych w narracji kontrolera. Kon, kontro, przepraszam, kontrolera. Broń kontroli umysłu NAA, czyli negatywnej agendy obcych, została całkowicie przestawiona na inny poziom jakości i pochodzi z matrycy czerwonego sześcianu zaprojektowanej przez byty z czarnej dziury Wessa, zaprojektowanej przez byty z czarnej dziury Wesa, których główną siedzibę zidentyfikowano pod ziemią w basenie karpackim. Skąd przeprowadza się takie operacje? Hmm. Niestety, wydaje się to być jednym z najbardziej zdradzieckich i podstępnych programów kontroli umysłu, fanatyzmu, zelotyzmu, radykalizmu z wprowadzającymi w błąd i brutalnymi rodzajami bohaterstwa, zbawicielstwa, które są zaprawiane czystą trucizną aby wyrządzić możliwie najwięcej szkód zaangażowanym osobom. Ci, którzy są głęboko zranieni emocjonalnie, straumatyzowani, mają problemy z uzależnieniami, są zazwyczaj najszybciej manipulowani, więc można im zainstalować ciemne portale i użyć jako pionki do prowadzenia duchowej wojny. Na rzecz metod dziel i zwyciężaj. Niestety wydaje się, że... Dzi... <laughs> Niestety wydaje się, że dzieje się to coraz częściej, ponieważ... Szerzony jest przytłaczający poziom dezinformacji wywołujący zamieszanie i, roz, i rozproszenie, aby odwieść grupy i, szar, grupy i szerszą populację od pozostawania w zgodzie z prawdą. Aby ujawnić kłamstwa musimy pozostawać w prawdzie aby ujawnić kłamstwa, musimy pozostać w prawdzie naszego rdzennego ducha, który rzuca jasne światło na ciemność, która może przetrwać tylko w cieniach ignorancji. Chociaż nawigacja w matrycy kontrolnej, jej jej propagacja rażących kłamstw oraz oszustw może być trudna, w tej dziedzinie pojawiają się bardzo ważne przełomy, które zawierają wiele niesamowicie pozytywnych rewelacji na temat naszej przeszłości, jako klucze do zapamiętywania zaginionej wiedzy o ludzkiej cywilizacji. Na całym świecie w szeregu tematów wyłania się coraz więcej ukrytych prawd. One powoli z dnia na dzień pojawiają się na oczach zaniepokojonych grup którymi są obywatele śledczy, ujawniający wyniki swoich badań. To niezapokojony obywatel publiczny, posiadający zdolność krytycznego, myślenia i dochodzenia. Pragnący znaleźć prawdę, zaczyna zadawać właściwe pytania. W wyniku wysiłków tych grup śledczych i dzielenia się odkryciami z innymi generuje się efekty domina w zakresie, Ujawnienia. Sorki, już raz. W wyniku wysiłków tych grup śledczych i dzielenia się odkryciami z innymi generuje się efekt domina w zakresie ujawnienia. Zaczynają się ujawniać niespójności, oczywiste przykrywki, błędne i niedopasowane daty rzekomych wydarzeń z naszej historii. Duch poszukiwania prawdy kładzie podwaliny pod, pod ujawnieniem wielu kłamstw. I oszustw, które zostały nam opowiedziane przez rzekome władze, odpowiedzialne za przekazywanie nam naszej historii o liniach czasu, wojnach, osobach publicznych, prezydentach, wynalazcach, artystach itd. Tak tak Co zaczyna rozjaśniać wiele opowieści o początkach starożytnych cywilizacji na Ziemi i o tym, jak to rzekomo doprowadziło ludzkość do obecnej. Kultury. I za chwilę następny podrozdział. Ja tu lizerenę pokażę. Tym co jeszcze nie ten. Może są jakieś no, nowi widzowie. Następny podrozdział zatytułowany jest Wojna o wolną energię. Księżyc jako broni. Wow. Wiele razy mówiono, że anielscy ludzie na planecie Ziemi są w trakcie wojny o energię, która jest wojną o świadomość, a także wojną o linię czasu, podczas gdy większość ludzkiej populacji nie wie o tym fakcie. W trakcie licznych wojen i ludobójczych kampanii, które miały miejsce w ciągu wielu wcieleń, w tym programów hodowli hybrydyzacyjnych z obcymi, mających które miały miejsce w ciągu wielu wcieleń, w tym programów hodowli hybrydyzacyjnych z obcymi, mających na celu zainfekowanie naszej oryginalnej krwi i DNA. Rasy intruzów stopniowo zabierały się coraz więcej naszych naturalnych zasobów energii i ukrywały naszą historię. Główne urządzenia obcych lub technologii czarnej dziury były stale instalowane mniej więcej co 6,5 tysiąca lat lub 6480 lat w każdym przedziale 26 cyklu robili to aby uzyskać kontrolę nad magnetosferą poprzez manipulację geometrią dwunastościanu która ma ogromny wpływ na magnetyzm organiczny Materię węglową i przejawiające się osie czasu zdobywając kontrolę nad właś zdobywając kontrolę nad właściwościami dwunastościanu i jego połączeniem z naszym słońcem poprzez uruchomienie i łączenie sztucznego magnetyzmu związanego z matrycą księżycową ta kombinacja została wykorzystana jako broń do wy do wywoływania Powierzchniowych katastrof pogodowych, takich jak wielkie globalne powodzie. Mhm, w to bym akurat uwierzył, i chyba nie tylko ja. Odkryliśmy, że dwunastościan, który jest podstawową bryłą platońską, połączoną z eterem i płynną plazmą przesyłaną przez nasze Słońce, ma 6480 stopni. Suma kątów wszystkich jego ścian. Tesla uświadomił nam, że eter zachowuje się jak ciecz dla materii, jako ciało stałe dla światła i ciepła, a inne bryły geometryczne działają jak cegiełki naszej matrycy, które potrzebują strukturalnej ramy składnika eteru. Poprzez geometrię dwunastościanu, która jest funkcją eteru, reszta brył platońskich i elementów jest zorganizowana w całej energii przepływów w określone wzorce częstotliwości w naszych wymiarach czasu i, przestrze i przestrzeni. Najważniejsze dla NAA jest kontrolowanie właściwości 6480 stopni dwunastościanu, a przez to kontrolowanie form materii i tego. Co urzeczywistnia się na powierzchni Ziemi. Jest to wiedza geometryczna lub geodezyjna stojąca za sfałszowanym systemem tworzenia planety więziennej i odegrała znaczącą rolę w sposobie, w jaki najeźdźcy dokonali tej ukrytej inwazji. Katastrofalne powodzie, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna były głównym narzędziem NAA do zakopywania, ukrywania i niszczenia starożytnych artefaktów, struktur oraz budynków, które odzwierciedlają ugruntowaną kulturę ludzką, a także pozostałe dowody zaawansowanych technologii ludzkiej cywilizacji. Co ciekawe, podczas pisania tego tekstu zauważyłam, że NASA Przedstawiła kilka propagandowych wiadomości na temat historii, chybotanie księżyca i katastrofalnych powodzi niszczących powierzchnię Ziemi, sugerując, że musimy przygotować się na uderzenie. Warto zaznaczyć, że w propagandzie Negatywnej agendy obcej, opartej na przemocy, szczególnie istotne jest opowiadanie o katastrofalnych powodziach, o których mówi się, że są wynikiem gniewu bogów na ludzi. Katastrofalne powodzie są częścią oprogramowania Armagedon. Przez 2D. Ok. Częścią oprogramowania Armageddon, którego NAA lubi używać do wywoływania zbiorowej traumy u ludzkości, ponieważ z pewnością każda osoba na tej planecie ma w swojej podświadomości okropną pamięć o potopie. cwaniaki. Dopiero pod koniec XIX wieku doszło do globalnej powodzi, ale historyczne dowody tego katastrofalnego wydarzenia zostały całkowicie wymazane z publicznej wiedzy. Podczas gdy kontrolerzy naciskali na masową migrację do Stanów Zjednoczonych, miliony ludzi, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych na przełomie wieków, nie pamiętali poprzedniej kultury ani historii, podczas gdy nowsze budynki i miasta były budowane na warstwach pogrzebanych dowodów naszej przeszłości. Historię zapisują zwycięzcy. Dzieci są uczone wiary w nowe, sfałszowane relacje z historii. Ten sam scenariusz NAA dotyczy inżynier inżynierii wielkiego resetu. Ma miejsce teraz celowe przesiedlenie populacji, niszczenie lokalnej kultury, atakowanie dzieci fałszywą historią i, ideolo i ideologią kontroli, wprowadzenie pandemii chorób. Konstruowanie wojen, konstruowanie, no tano, organizowanie. konstruowanie wojen lub wydarzeń pod fałszywą flagą, niszczenie i cenzurowanie rejestrów publicznych i dyskursu publicznego, podżeganie do masowego terroryzmu i zamieszania w mediach, wymyślanie kłamstw, pobudzających gniew i prowokujących podziały między ludźmi. A także miękkie zapijanie tych, którzy się nie podporządkowują. Wow! Jodzie. Ten prowadzący od tysięcy lat program był związany z planowym, stopniowym przejmowaniem pola planetarnego, w którym magnetosfera byłaby kontrolowana za pomocą sztucznych anomalii magnetycznych i grawitacyjnych. Że świadomością mm -hmm. byłaby kontrolowana za pomocą sztucznych anomalii magnetycznych i grawitacyjnych, ze świadomością, że może być również wykorzystana jako globalne urządzenie kontroli umysłu do sprawdzenia ludzkiej świadomości na bardzo niskie poziomy, aby nasze oryginalne DNA pozostało niepodłączone. W takim stanie świadomości, w którym anielscy ludzie są głodni naturalnych poziomów częstotliwości słonecznych, tlenu, czystej wody i pożywienia, kon kontaktu z naturą, odłączeni od, wewnętrz od wewnętrznego ducha, a jednocześnie atakowani siłami księżycowymi i sztucznym magnetyzmem, zapadli w głęboki sen. Kiedy byliśmy w tym stanie snu i wymuszonej reinkarnacji, NAA i ich linie krwi kontrolerów zmieniły nasze osie czasu, wymazały naszą historię, zniszczyły dowody w postaci artefaktów, sprowadziły księżyc i układy. Przepraszam. Sprowadziły księżyc i ukradły naszą zaawansowaną wiedzę, dokonując wielkiego resetu wymazywania globalnych zapisów, co czynią od 2160 lat do niedawna, kiedy zwiększyli swoją grę do co około 100 lat. Mieli zamiłowanie do katastrofalnych powodzi, ponieważ to umożliwiło. Umożliwiało bardzo szybkie zakopanie wielu zaawansowanych cywilizacji pod, pod lawinami błota lub popiołu wulkanicznego, oszczędzając im czasu i zasobów na niszczenie dowodów cywilizacji za pomocą broni DEW, DEW na zasadzie jeden po drugim. Chociaż wydaje się, że broń DEF była używana na Ziemi przez NAA tysiące lat temu w celu zatarcia dostępu do urządzeń technologicznych i struktur używanych do ochrony. Niedawno śledziliśmy wprowadzenie sztucznej bazy księżycowej, w której proporcje księżyca zostały stworzone tak, aby były proporcjonalne do cyklu czasowego, który jest identyczny z serią katastrofalnych powodzi wykorzystywanych jako broń na powierzchni Ziemi w poprzednich liniach czasowych. Nasz zwiad miał na celu całkowite zniszczenie możliwości wykorzystania bazy księżycowej i sztucznego magnetyzmu do wygenerowania kolejnej katastrofalnej powodzi przed którą ostrzegała nas NASA w ramach przesłania przekazanego przez ich mistrzów archontów stwierdzono że promień księżyca wynosi 1080 mil a średnica księżyca jest dwukrotnie większa niż przy 2 2160 milach. Jeśli pomnożymy średnicę przez 108, otrzymamy rzekomą odległość między Ziemią a Księżycem wynoszącą 233280 mil. Ciekawe. Księżycowa matryca fałszywego magnetyzmu przekazywana z księżyca ma za zadanie emitować sztuczne fale w geometrycznym kształcie ośmiu linii odbijającej symetrii w ośmiokątnych kształtach cymatycznych, przy czym kąty wewnętrzne każdego ośmiokąta wynoszą 1080 stopni. Kształt ośmiokąta ma częstotliwość 1080 Hz, którą można podwoić Harmonicznie, tworząc i przesyłając geometrię czarnego chrześcijanu o częstotliwości 2160 HZ. Kopuła na skalę w Jerozolimie to drugie gwiazdne wrota Graala, które zostały zbudowane na planie ośmiokąta, zrównane z podstawą księżyca, a zatem matryca czarnego słońca. Przepraszam. Jeszcze raz. Kopuła na skalę w Jerozolimie to drugie gwiezdne wrota Graala, które zostały zbudowane na, pla, na planie ośmiokąta, zrównane z podstawą księżyca, a zatem matrycą czarnego sześcianu. Możemy zauważyć, że geometrię ośmiokąta można znaleźć w wielu starożytnych strukturach zbudowanych na potężnych liniach geomantycznych w całej siatce Ziemi, a także w projektach czarnych sześcianów używanych do kultu religijnego, jak w Mekce. To wszystko wraca do Księżyca i Księżycowej kontroli. Sztuczna matryca Księżyca stała się wbudowanym źródłem kontroli magnetycznej z pierwotnym ośmiokątnym wzorem utworzonych w falach dźwiękowych, aby manipulować i pozyskiwać ogromne ilości energii z sieci ziemskiej. W Davos, w Szwajcarii, w siedzibie grupa Oktagon, pisane Octagon, która jest grupą stojącą za obecnym Światowym Forum Ekonomicznym i czwartą falą transhumanistycznego wielkiego resetu, a ich łańcuch dowodzenia, Czarnego Słońca, rozciąga się na Księżyc i inne planety. Te same księżycowe istoty i ich preferowane linie krwi zarządzały szeregiem kataklizmów powierzchniowych. Niszcząc wybrane obszary w celu ich unicestwienia. Księżyc jako broń magnetyczna jest częścią ich arsenału przeciwko ludzkim istotom żyjącym na powierzchni, lecz na szczęście podczas następnego cyklu nie będzie on działał z powodu ochronnej interwencji hostującego strażnika. Przez ostatnie 20 lat staraliśmy się wyjaśnić ukrytą galaktyczną historię wojen na osi czasu, tak aby ci z nas, którzy są załogą naziemną Chrystusowej misji, mogli dokładnie zrozumieć, co stało się z ziemią i ludzkością w obecnych czasach. Teraz wkraczamy w pierwsze etapy wielkiego przebudzenia, gdzie ludzkość zdobywa więcej utraconych? Czas. Teraz wkraczamy w pierwsze etapy wielkiego przebudzenia, gdzie ludzkość zdobywa więcej utraconej wiedzy o naszej cywilizacji i zaczyna zdawać sobie sprawę, że historia została przerobiona. Kilkaset lat temu mieliśmy dostęp do poziomów technologii, które są dziś utracone. A teraz jest właściwy czas, aby zebrać informacje i zacząć wyciągać te wątki, które spajają tkaninę czasu. Pierwotne anielskie istoty ludzkie nie były jaskiniowcami, a my nie pochodzimy od małp. Anielscy ludzie żyli w zaawansowanej technologicznie kulturze z darmową energią. Cała rasa, religia, płeć i bezsensowne klasyfikacje zostały ustawione jako czynniki dyskryminujące do fabrykowania systemów przekonań kontroli umysłu. Kontroli umysłu. Które zostały stworzone przez archontów kierujących grupą oktagon. Które zostały stworzone przez archontów kierujących grupą oktagon i innych, używając sił księżycowych poprzez inżynierię genetyczną i społeczną docelowego dzielenia i podbijania ludzkości przez obcych panów? <trym> 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 Co by było, gdyby każde historyczne wydarzenie, które poznałeś w kontrolowanym i zatwierdzonym przez Rockefellera programie edukacyjnym, było zupełną i totalną fikcją mającą na celu indoktrynację ludzkiej populacji i sprowadzenie jej do klasy niewolników? Co by było, gdyby to, czego uczono nas o naszym narodzie, naszej kulturze, po sobie życia na ziemi naszych wierzeniach w, medy, w medycynę historię religię teorie finansowe i ekonomiczne opierało się na celowo spreparowanych archonskich oszustwach i było absolutnym kłamstwem mm -hmm. Czy możesz dziś uwierzyć, że około 200 lat temu ludzkość miała obszary z darmowymi źródłami energii, wspaniałymi strukturami ar architektonicznymi? Za Zaraz, zaraz, moment, moment. Czyżby Frau, Miss Lisa René sugerowała, że około 200 lat temu. Ludzkość miała obszary z darmowymi źródłami energii. Nie wiem, dobra, czy tam tak jest przetłumaczone. Trudno, czy tam wam tak, jak jest. Mi coś tutaj nie ten tego, a tego, ale to może być tylko moja własna interpretacja, a każdy ma prawo do swojej własnej osobistej. Więc nie będę ingerował już. Czy możesz dziś uwierzyć, że około 200 lat temu ludzkość miała obszary z darmowymi źródłami energii? Wspaniałymi strukturami architektonicznymi zaprojektowanymi przez starożytne rasy budowniczych wytwarza, wytwarzających energię atmosfery? Jak, jak udowodnił to Tesla? Planeta była pokryta historycznymi artefaktami i niepodważalnymi dowodami naszej zaawansowanej ludzkiej kultury, dopóki nie została zniszczona przez ukierunkowaną broń energetyczną, powodzie lub inne kataklizmy pogodowe. Sztucznie wygenerowane przez gatunek nieludzki najeżdżający naszą planetę. Kim jesteśmy teraz przy fałszywej historii i kulturze, kiedy wyprano nam mózgi, abyśmy zaakceptowali ją jako własną. Co jeśli ci intruzi wprowadzają teraz w grę wielki reset i tę samą taktykę wojenną? która została już użyta przeciwko ludzkości kilka razy, aby zetrzeć naszą obecną historię, sprowadzić nas do roli bezsilnych niewolników, tym razem jako transludzkie roboty. <laughs> Nadszedł decydujący moment na naszej historycznej linii czasu, aby stawić czoła prawdzie o tym, co zostanie ujawnione na temat utraconej wiedzy o ludzkiej cywilizacji. Wielu budzących się ludzi, gwiezdę Nasiona i Indygo otwiera się na wyższą rolę badacza, poszukiwacza prawdy, kuratora, kopania i znajdowania tych historycznych zapisów, łączenia dat i historycznych relacji. Jako archiwista oraz zapewnienia platformy do rozpowszechniania udostępy do rozpowszechniania, udostępnienia Niektórych z tych zapisów opinii publicznej. To duży kawałek wspierający globalne wydarzenia ujawnienia w składaniu ukrytej ludzkiej historii, nawet z ostatnich stu lat. Nie mamy godnych zaufania mediów, więc niektórzy z nas będą musieli działać samodzielnie, aby służyć ludzkości w tym charakterze. Będzie to oznaczać, że potrzebujemy nerwów ze stali. Silnego rdzenia jaźni oraz głębokiej relacji z Bogiem, abyśmy mogli być mocnym fundamentem i kotwicą dla naszych rodzin, bliskich i przyjaciół. To, co zostanie ujawnione, to, co zostanie ujawnione w nadchodzących latach, ta głębia i złożoność oszustw, które miały wymazać nasze osie czasu i wykraść wszystko od naszego gatunku, jest tak oszałamiająca i szokująca, że wstrząśnie fundamentem każdego z nas na każdym poziomie rozwoju duchowego. Aby przetrwać to większe objawienie prawdy podczas wydarzeń, ujawnienia, potrzebujemy siebie nawzajem. A więc, z tą świadomością możemy się przygotować, aby być gotowym na wszystko i nie trzymać się niczego, aby stać się jak najbardziej elastycznym psychicznie i, chłon i chłonąć wiedzę z otwartym umysłem. Niech wszyscy poszukiwacze prawdy postępują. Etycznie i w najlepszych interesach całej ludzkości. Ponieważ królicza nora będzie kontynuowana w obszarach, w których nie odważyliśmy się nawet sobie tego wyobrazić. I kolejny podrozdział się zbliża: ja na chwilę pokażę Lizerenę. Oczywiście to są stare fotki. Ale rozpoznalibyście ją. I chyba już nie, 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 nie doczytam tego. Na szybko przejrzę może będzie jakaś tabelka. A więc kolejny podrozdział to jest ponowne odkrywanie świadomego dźwięku. Ciekawy artykuł, bardzo. Trzeci, czwarty, akapit piąty, szósty, siódmy, ale ona tego tutaj powsadzała. O szmaragdowym zakonie coś, aha. Kolejny podrozdział to jest cymatyka, nauka o kształcie fal akustycznych. No. około 10 kapitów. Kolejny podrozdział to jest straż graniczna sfałszowanej historii Atlantycka rebelia. I um, kolejny podrozdział indoktrynacja i przechwycenie systemu edukacji. To ja może to przeczytam. Umówmy się tak jako ostatni. A już nie będę dalej czytał tych, tych, tych tytułów, rozdziałów. tylko Wam wymienię, tak jak mówiłem na początku, wymienię Wam w opisach pod filmikiem oraz dam minutowe odnośniki. Z tym, że ja nie umiem wstawiać tak, żeby Wam od razu wskoczyło, jeśli byliście na przykład nacisnęli na te cyfry, które w opisie dam. Nie, nie potrafię tego, muszę się tego nauczyć, ale przynajmniej zerkniecie i będziecie wiedzieli, mniej więcej, to już jest coś. Indoktrynacja i przechwycenie systemu edukacji. Już, już teraz może być oczywiste, że systemy edukacyjne i akademickie zostały przechwycone oraz zaprojektowane tak, aby atakować dzieci i młode umysły za pomocą taktyk psychologicznej manipulacji i indok. Indok. O, może to słowo nie wiem, co mi jest. <laughs> Aby atakować dzieci i młode umysły za pomocą taktyk psychologicznej manipulacji i indoktrynacji, według życzenia kontrolera. Ponadto, system edukacyjny opiera się na podręcznikach dostarczonych i zatwierdzonych przez elitę, które utrwalają sfałszowane historie, ogłupiają uczniów i kształtują ich, by dorastali jako posłuszni i przewidywalni pracownicy lub niewolnicy. Dzięki badaniom śledczym Johna Gatto, byłego nauczyciela, szkoła została zaprojektowana jako gałąź przemysłu i narzędzie rządzenia przez elity władzy, które zyskały popularność na przełomie wieków. Gatto analizuje problemy strukturalnego charakteru szkolnictwa i tego, że nie da się go zreformować, ponieważ zostało zbudowane dopełnienia określonej funkcji. Funkcja, która w swej istocie jest antyludzka. John Rockefeller założył w 1903 roku zarząd edukacji ogólnej, który zapewniał znaczne fundusze dla szkół w całym kraju i był szczególnie aktywny promowaniu kontrolowanego przez państwo systemu szkół publicznych. Rockefellerowie wraz z innymi elitami, takimi jak Gates, czy też Gattes, chyba się powinno czytać Gattys, bo to chodzi o te inne, Gattes, Carnegie's Kar, i Vanderbiltz, Vanderbiltz, tak, wraz ze swoimi fałszywymi fasadami udającymi organizacje filantropijne, byli w stanie kształtować społeczeństwo poprzez finansowanie i forsowanie obowiązkowego szkolnictwa państwowego dla mas. Aż do lat 40. XIX wieku amerykański system szkolny był głównie prywatny, zdecentralizowany, a powszechne było nauczanie domowe. Amerykanie byli dobrze wykształceni, zaś zaś Wskaźniki alfabetyzacji były wysokie. W 1902 roku John D. Rockefeller utworzył zarząd edukacji ogólnej kosztem 129 milionów dolarów. Rada do spraw edukacji ogólnej i inne fundacje korporacyjne, w tym Fundacja Carnegie, zapewniły znaczne środki finansowe. Dla szkół w całym kraju i miały duży wpływ na kształtowanie programu hmm, przepraszam, przepraszam. i miały duży wpływ na kształtowanie programu nauczania i formatu obecnego systemu szkolnego. Jak można się było spodziewać, rada zaczęła sprawować silną kontrolę nad polityką. Nad polityką państwowych instytucji edukacyjnych w oparciu o ich finansowanie i granty badawcze, stawiając wymagania dotyczące standaryzacji trybu nauczania i wymyślając biurokratyczny labirynt warunków i reform edukacyjnych. Nauczyciele, szkoły, uniwersytety i badacze, którzy wzięli fundusze i zrobili to, co im powiedziano, zostali sobie nagrodzeni i szybko awansowali, obejmując kierownictwo. Wynikający z tego system nauczania tworzy podatność na taktyki kontroli umysłu, które przyzwyczajają do wykonywania poleceń, ale nie nagradzają za krytyczne myślenie. Właśnie o to chodziło kontrolerom, ponieważ obecnie w 2020 roku szacuje się, że 34% populacji ma podstawowy poziom umiejętności czytania i pisania, podczas gdy połowa dorosłych w USA nie potrafi czytać książki napisanej na poziomie 8 klasy. To, nie, to, 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 to niemożliwe. Tak mówię od siebie, to chyba niemożliwe. Ale kto wie, no autorka mieszka w USA, to chyba wie lepiej. Powtórzę. Właśnie o to chodziło kontrolerom, ponieważ obecnie w 2020 roku szacuje się, że 34% populacji ma podstawowy poziom umiejętności czytania i pisania, podczas gdy połowa dorosłych w USA nie potrafi czytać książki napisanej na poziomie ósmej klasy. Hmm. Oznacza to, że z powodu wielu czytelników, przepraszam, oznacza to, że z powodu wielu czynników, takich jak przeciążenie stresem, umiejętności korzystania z mediów są bardzo niskie. Wielu dorosłych nie jest w stanie rozróżnić, zrozumieć ani zsyntetyzować informacji, które czytają, a tym samym polegają na telewizyjnej propagandzie, rozpowszechnianej przez główne media kontrolerów w mediach należących do CIA. Ale ostre zakończenie tego podrozdziału. Wow. Ja tylko dopowiem, że jest taki jeszcze Amerykanin, z, w którego żyłach płynie ponoć Polska krew. Coś wie się, Antony Robbins i ci, co znają psychologię i tą taką y, bardzo pozytywną psychologię. Y, motywacyjną, I nie tylko motywacyjną, bo on też się innymi aspektami ten, y, zajmuje. To Antony, zwany tonem, powiedział to z jednej ze swoich książek, chyba jednej z pierwszych, napisał coś takiego. Telewizja to śmietnik. I z tego co wiem, to nie oglądać dzisiaj telewizji. I wiele ludzi, bardzo dużo znam ludzi, znanych, mniej znanych, popularnych i sławnych, którzy absolutnie nie oglądają telewizji. Mówię o tych standardowych telewizorach, natomiast laptopy z pewnością mają, mają prawie wszyscy. I tego typu inne gadżety. I umiejętnie z nich korzystają. Może, może mi się uda przygotować specjalne nagranie, gdzie bym wymienił tych którzy mają głęboko w dupie, za przeproszeniem, telewizory, te pudełka. To no teraz nie pudełka, bo teraz to płaskich coraz więcej robią. No dobra, to na tym, moi drodzy, byśmy skończyli. Tak, jak się umawialiśmy, później nie będę wam czytał, bo bo, bo i kardło, bo i to, bo i czas. Ale ciekawy jest artykuł Lizy René i o. I trzeba będzie do tego wrócić. Przypominam, że w opisie dam odnośniki minutowe. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do następnego razu.